koniec dnia w RMF FM. Marcin Zaborski i jego gość. Witamy. A naszym gościem jest generał Jarosław Stróżyk, wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, a przy okazji były wiceszef wywiadu NATO i były attaché obrony przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy kilkanaście lat temu kupowaliśmy samoloty F-16, gazety pisały, że to kontrakt stulecia. Dzisiaj znowu zawieramy kontrakt stulecia? No rzeczywiście to tak może brzmieć. Choć w ostatnich latach mam wrażenie, że co miesiąc zawieramy kontrakt stulecia albo podpisujemy umowy stulecia. Więc... No dzisiaj kupujemy od Amerykanów 32 samoloty piątej generacji, samoloty bojowe F-35, i przy okazji słyszymy, że to skok w nową epokę sił powietrznych i że ważna i że historyczna chwila. Na pewno historyczna chwila, na pewno duże wzmocnienie sił powietrznych, tylko, tak jak pan redaktor powiedział, znowu sił powietrznych. A pamiętajmy, że wojsko to nie tylko siły powietrzne. Ja nie byłem lotnikiem ani pilotem, więc trochę bardziej patrzę w stronę... Z zazdrością pan patrzy na to, co się dzisiaj dzieje w lotnictwie. Na pewno to jest szansa epokowa, tak jak wtedy była dla wszystkich młodych pilotów F-16, wieloletnie szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą mnie w Waszyngtonie zastąpił właśnie jeden z takich pilotów, więc F-16. Więc na pewno jest to epokowy skok, wspaniały. Ale pytanie, czy nie jest to za drogo, czy nie zaniedbujemy innych, powiedzmy, rodzajów uzbrojenia. Rządzący mówią, że przed nami nowa era na polskim niebie, że budujemy podniebny pancerz, a część polityków opozycji mówi, podobnie jak pan, troszkę, że kupujemy bardzo drogie, oni mówią, zabawki. A pan co powie naszym słuchaczom? Najprościej jak się da, po co nam te maszyny? No bo chyba nie do zabawy. Ktoś określił to bardzo ładnie, że jest to latający laptop, więc rzeczywiście ten samolot nie tylko jest typowym samolotem, który bombarduje, strzela, ale jest to rzeczywiście samolot, który zbiera informacje. Więc do tego samolotu trzeba zbudować konkretny system, którego w Polsce nie ma na razie i nie widzę takich działań, które mogłyby go zbudować, więc stąd moje wątpliwości co do tego, na ile będzie to przydatny samolot. Poza tym to, co najbardziej jednak mnie boli, to jest ta propaganda, że dzisiejsze podpisanie kontraktu to jest to, że Polska jest bezpieczniejsza. No nie, A nie jest bezpieczniejsza? No przez samo podpisanie niestety nie jest. A kiedy te samoloty będą już do dyspozycji polskich pilotów i będą już w Polsce, to Polska będzie bezpieczniejsza? Na pewno będzie bezpieczniejsza, tylko jasno sobie powiedzmy, żadne państwo nie wygrało wojny samymi samolotami. I to jest najprostsze powiedzenie. Do tego trzeba mieć cały zestaw i sił lądowych, i sił morskich, które mam wrażenie są bardzo zaniedbane, ale też wróćmy do tego, że kilka lat temu, czy też 10 lat temu rząd postanowił, że najważniejsza jest obrona przeciwpowietrzna i przeciwrakietowa. Więc powietrzna i przeciwrakietowa to jest to, co chroni Polskę, to co chroni te samoloty, które przylecą, bo pamiętajmy, te samoloty muszą być bronione. To nie jest tak, że one się wzniosą i nie będą miały gdzie wylądować. No ale to minister obrony mówi, kupujemy nie tylko samoloty, bo kupujemy też rakiety. Mówi o systemie Patriot, mówi o rakietach w systemie HIMARS. Pan minister wiele mówi w ostatnich latach. Prawda jest taka, że kupiliśmy 1/4 tego, co potrzebowało wojsko. Mówimy to wielokrotnie. Wojsko chciało 8 baterii systemu Patriot, kupiliśmy 2 i mówimy, że mamy system. Nie mamy systemu i naprawdę jesteśmy dalecy od tego, żeby to była porządny system, bądź jakikolwiek system, więc naprawdę nie mówmy. Potrzebny nam był rakiety Patriot, czyli program Wisła, były też rakiety, które by strzelały do tych, powiedzmy, dronów, do samolotów, to był system Narew. Więc tego nie mamy i nic się nie zapowiada, że będziemy mieli w najbliższych latach. Generał Jarosław Stróżyk jest naszym gościem. Minister Błaszczak mówi tak, F-35 to jest mózg systemu, który daje przewagę Wojsku Polskiemu nad agresorem i odstrasza tego agresora. Kim jest agresor, panie generale? No nie oszukujmy się, ja słyszałem, że minister Błaszczak miał problem z powiedzeniem, kim jest agresor. No jednak mówimy od wielu lat i mówi to również obecny rząd, że jest to Rosja. Że nie, jest minister to... nie ma problemu z tym, bo mówi, wzmacnianie polskiej tak? armii jest reakcją na agresywną politykę Rosji. Miałem wrażenie, albo że... dzisiaj pisze w internecie, w polskich siłach powietrznych kończy się epoka kokpitów z napisami cyrylicą. To trochę w innym kontekście, ale znów pojawia się Rosja. Oczywiście, nie kończy się ta epoka w czołgach, które remontujemy, nie kończy się w innych sektorach naszego uzbrojenia, więc ja tu nie widzę spójności. Oczywiście, jeszcze raz powiem, wspaniale, że siły powietrzne będą miały te samoloty,
samoloty. I teraz powiedzmy sobie jeszcze jedno. Kiedy te samoloty będą? Bo naprawdę samo podpisanie kontraktu, jak mówiłem, nie robi nam samego bezpieczeństwa, nie jesteśmy bezpieczniejsi. 2024 rok to jest moment, kiedy te samoloty będą do naszej dyspozycji. Ale nie będą w Polsce, system szkolenia... Czyli piloci będą mogli pojechać do Stanów, pracować z tymi maszynami. Na piloci na pewno będą wcześniej szkolili się na różnych innych systemach. Więc wróćmy do F-16, kupione w 2003 roku również z pompą uroczystości. Przyleciały w latach 2006-2008, a pierwszą akcję, która nie była w pełni bojową, rozpoznawczą, przeprowadziły w roku 2016. Więc popatrzmy na to. Jest jakiś ten system zakupów, jest system szkolenia. Samoloty przylatują. A kiedy F-35 realnie będzie w Polsce w taki sposób, że będzie można z tego w pełni korzystać? Nie mam takich dokładnych danych oczywiście, natomiast nie sądzę, żeby to było przed rokiem 2027, a pełna gotowość bojowa systemu, jeżeli wszystko będzie, bo pamiętajmy, wojsko przylatuje samolot, najpierw się szkoli, najpierw ma wstępną gotowość bojową, potem ma pełną gotowość bojową, która trwa ten okres również 2-3 lata, więc powiedziałbym 2030 rok to jest to, kiedy te samoloty będą w pełni do wykorzystania. Więc nie mówmy, że nasz potencjalny agresor wystraszy się już dzisiaj. On nawet dokładnie wie, do kiedy będzie miał okno tak zwanej możliwości zrobienia czegoś brzydkiego Polsce. Panie generale, rok temu ostrzegał pan, że Rosjanie będą u nas aktywni przy okazji wyborów, bo to był rok wyborczy. Byli aktywni? Sądzę, że byli aktywni. Niestety mam wrażenie, że nasze służby specjalne, które mają chronić naszą sieć, gdyby takie działania wykryły, to by tym się pochwaliły, więc... Czyli skoro się nie chwaliły, to znaczy, że nie wiedziały, czy po prostu nie chciały o tym mówić? Ja bym odsyłał do wielu ludzi, którzy gdzieś się nawet półprywatnie, amatorsko zajmują takimi działaniami, czy też analizują Twittera, analizują inne środki, media społecznościowe i oni przedstawiają pewien przyrost różnych takich troli, czy też botów, czy też jakichś automatycznych kont, które działają, rozpowszechniają fałszywe informacje, więc... No jesteśmy przed kolejnymi wyborami, wybory prezydenckie przed nami. Pana zdaniem Rosjanie będą próbowali, w cudzysłowie, wziąć w nich udział? Będą próbowali wziąć w nich udział, więc jeszcze raz powiem, ja tylko słyszę o zmianach w polskich służbach specjalnych, o zmianie szefa ABW. Ale w jaki sposób miałoby to wyglądać? Tak to wygląda, że realizują swoje działania poprzez czy znane Facebooki, czy Twittera, propagują pewne informacje, wspierają pewne środowiska, które rozsiewają część prawdziwych informacji, ale większość informacji absolutnie fałszywych. I polskie służby tego nie widzą? Nie wiem, nie widzę, żeby widziały, tak bym powiedział. No może pan tego po prostu nie wie, bo pan nie wie, co się w służbach dzieje dzisiaj. Być może nie wiem, natomiast wiem jedno, że nasze służby w ostatnich latach chwalą się każdym przypadkiem zatrzymania, każdym przypadkiem mają to urządze sukcesu i oczywiście jest to dobre, niech się chwalą, natomiast tym się nie chwaliły, więc zakładam, że takiego przypadku i takiego sukcesu nie było. rmf24.pl, portal interia.pl. Tam teraz zostajemy, a słuchaczom bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Generał Jarosław Stróżyk z Uniwersytetu Wrocławskiego między innymi jest naszym gościem. Niedawno w portalu Onet pisał pan, że kolejnym krokiem wobec Polski będą ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną naszego państwa, szczególnie w trakcie nadchodzącej kampanii prezydenckiej. O jakich atakach pan tutaj pisze? Głównie chodzi mi jednak o ataki na naszą, tak jak mówię, infrastrukturę krytyczną, czyli rzeczywiście mogą być to nasze źródła zasilania energii, systemy energetyczne. To nie muszą być rzeczy, które oczywiście są widoczne natychmiast, ale tak już działały. Mam wrażenie również, że może to być nasz system bankowy. Przecież nieraz widzimy pewne zawirowania na rynku bankowym, awarie w sieciach różnych banków. I naprawdę zapewne w wielu przypadkach nie dzieje się to całkowicie przypadkowo. To co możemy zrobić, żeby się przed takim ryzykiem zabezpieczać? Musimy rozwijać swoje siły cybernetyczne, nie tylko wojsko, bo wojsko działa i rozwija się i są podejmowane próby utworzenia wojsk cybernetycznych. I tu też pan narzeka, bo pisze pan, że za wolno, za późno wojska obrony cybernetycznej tworzymy. Ja korzystam ze źródeł otwartych i czytam, że one będą w gotowości w roku 2024. Dla mnie jest to za późno.
Jeżeli mówimy o zagrożeniach ze strony Rosji, to one narastają i mówiliśmy o tym 10 lat, więc takie wojska powinny jeszcze szybciej osiągnąć swoją gotowość. To jest jak z tymi samolotami. Nie możemy mówić, że jesteśmy bezpieczniejsi, bo utworzyliśmy wojska cybernetyczne, a one będą w gotowości do działania w 2024 roku. A to cały czas słyszymy. Coś zrobiliśmy, kupiliśmy, jesteśmy bezpieczniejsi. Nie. Jasny komunikat. Kiedy to będzie gotowe do działania? To jest jak w biznesie. To nie jest tak, że biznesmen powie, że coś kupił i jest już lepsze przedsiębiorstwo. No nie jest. Giełda zweryfikuje takiego przedsiębiorcę, na ile on jest rzeczywiście prawdomówny. Mam wrażenie, że my, eksperci, jesteśmy od weryfikacji takich stwierdzeń polityków. A propos prawdomówności i tego, co mówią politycy. Jak pan rozumie ostatnie opowieści Władimira Putina, w których Polska odpowiada, czy jest współodpowiedzialna za wywołanie czy wybuch II wojny światowej? To jest tak, jak pisałem. Jego kolejny krok pewnego, powiedzmy, pobudzenia nastrojów w Polsce, wzmożenia takiego, stworzenia zamieszania wokół Polski. Trafia to na bardzo podatny grunt, powiedzmy, w naszej rozedrganej scenie politycznej, która jest absolutnie podzielona i społeczeństwo jest również podzielone. Więc to jest jego gra. To jest tak, grał wobec Ukrainy. Tam najpierw były jasne przekazy, że dzieje się źle, że jest to państwo, w którym faszyści dochodzą do władzy. I następnie on był tak zwanym mirotworcem po rosyjsku, czyli tym, który będzie zaprowadzał pokój. I chętnie pomógł Krymowi. I oczywiście nie I ta skala. I te sytuacje da się ze sobą porównać? W jakim stopniu? Na pewno. To, co działo się na Ukrainie i co dziać się może w Polsce? Czy dzieje się dzisiaj w Polsce? Musimy widzieć zagrożenie. Oczywiście jesteśmy w innej sytuacji niż Ukraina, ale jeżeli nie będziemy temu przeciwdziałać, jeżeli nie będziemy mądrze reagować na głupie słowa Putina i na jego, nie waham się użyć, kretyńskie zachowania, to będzie... Oczywiście, że nie widzę tutaj dzisiaj zagrożenia jak na Ukrainę. Czarna jest ta wizja, którą pan w Onecie opisuje, jeśli pan pisze tak, na Kremlu niewątpliwie zapadła decyzja o skierowaniu na nasz kraj miecza medialnego i dalej pisze pan o tym, że na Ukrainie też tak właśnie było. Było. Oczywiście my mamy więcej roku. Nasza tarcza jest mocniejsza niż ukraińska, bo jesteśmy w NATO. Natomiast ja nie jestem od tego, żeby głaskać i mówić, że jest wspaniale, ale jeżeli nasze władze, czy też środowiska związane z władzą, czyli Polska Fundacja Narodowa, reaguje wrzucając do sieci jakieś naprawdę głupie filmiki, które wycofuje po godzinie, jeżeli to jest reakcja, to naprawdę jest ona słaba. Oczywiście były dobre reakcje. Pisze pan o tym, że Putin szykuje się na kolejną kadencję po zmianie konstytucji. I przy okazji, że, cytuję, pozostanie Putina na kolejną kadencję w 2024 roku będzie wymagało kolejnych kryzysów i konfliktów regionalnych, w tym na pewno na wschodnich rubieżach NATO. O czym pan tutaj pisze? Pisze o tym, że prezydent Putin musi mieć argument do tego, żeby pozostać przy władzy. Musi być tym jedynowładcą, który jedynie zapewni bezpieczeństwo Rosji w momencie zagrożenia. A my jesteśmy na wschodnich rubieżach NATO? No zdecydowanie. I nas ma pan na myśli? Polskę ma pan na myśli? Mam również Polskę na myśli. Czyli Putinowi będzie zależało na wywoływaniu konfliktów, w których Polska będzie zaangażowana? Ale on to robi od co najmniej 10 lat, więc buja naszą sceną polityczną, nie oddaje wraku. I czasami obserwuję, jak sami się kłócimy, bo nie musi pewnych działań stosować. Pamiętajmy, to jest stara doktryna Związku Radzieckiego, czyli zdecydowanie powiedzmy, chodzi o zaufanie społeczeństwa do pewnych instytucji. To, co dzieje się w tej chwili w Polsce na temat, w temacie sądów, w temacie różnych innych autorytetów, to wszystko jest na rękę Putinowi. Putin siedzi sobie na daczy, siedzi być może sobie w bani, planuje kolejne polowania na tygrysy bez koszulki, a i obserwuje to, co się dzieje w Polsce, a czasem dołoży do pieca, tak jak dokładał do pieca w sprawie ambasadora Lipskiego, w sprawie naszego zaangażowania i współdziałania z Niemcami w sprawie na przykład rozbioru Czechosłowacji. Robi to bardzo umiejętnie. Mam wrażenie, że poza kilkoma dobrymi reakcjami być może premiera
to nie ma tego działania na tych szczeblach roboczych. Naprawdę nie działamy na tych szczeblach, naprawdę, czy też jakiejś fundacji, czy też ministerstw. Ja nie widzę takiego spójnego działania rządu polskiego. A propos fundacji, generał Mirosław Różański, szef waszej fundacji, StratPoints, wspiera Szymona Hołownię w kampanii prezydenckiej. Czy to znaczy, że StratPoints jest zapleczem tego kandydata? To jest decyzja prezesa fundacji. I tylko jego? Oczywiście, że jesteśmy w fundacji razem i rozmawiamy. I powiem w ten sposób, każdy z nas jest ekspertem. Przedyskutowałem to z nimi, czyli z oficerami, którzy tworzą tę fundację, mówi generał Różański. Oczywiście. Ale on wspiera jednoosobowo Szymona Hołownię, czy też fundacja jako zespół stoi za kandydatem? Fundacja zawsze wspiera swojego prezesa, tak jak partia wspiera swojego prezesa. Czyli pan wspiera Szymona Hołownię? Ja wspieram każdego kandydata, który chce się uczyć, który korzysta z rad ekspertów. Ja nie jestem politykiem, ani nie zamierzam być politykiem. No jasne, ale jeśli Mirosław Różański wsparł Szymona Hołownię, to rozumiem, że już innego kandydata wspierać nie będzie. No raczej nie będzie. Natomiast jeżeli nasz prezes ma jakieś pytania dotyczące sytuacji międzynarodowej, czy też oczywiście jakichś spraw będących w naszej fachowości i eksperckości, to oczywiście dzielimy się z nim swoją wiedzą. Więc tutaj siłą rzeczy, jeszcze raz powiem. Czyli jeśli Szymon Hołownia mówi, że za dużo zapłaciliśmy za F-35 Amerykanom, to rozumiem, że usłyszał to od ekspertów fundacji StratPoints. Być może jest to jest wiedza, którą prezentujemy, ale są to wyliczenia dosyć proste. Nie rozumiem, dlaczego Polska zapłaciła więcej od Belgii, która kupiła 34 samoloty i dostała jeszcze 4 silniki zapasowe, a my kupiliśmy 32 i mamy jeden silnik zapasowy. Ministerstwo Obrony odpowiada Szymonowi Hołowni, mówiącemu, że za dużo zapłaciliśmy w taki sposób. Prosimy nie wprowadzać w błąd. 4,6 miliarda dolarów, czyli wartość kontraktu, obejmuje oprócz samolotów m.in. szkolenia, wsparcie logistyczne i symulatory. Koszt jednego samolotu to około 87 milionów dolarów. Podobną cenę płacą wszystkie państwa kupujące F-35 z tegorocznej serii. Belgia, inne państwa, które kupiły do tej pory F-35, Dania zapłaciły mniej. Rozumiem, że się też szkolą, rozumiem, że też mają system logistyczny. Ale nie oczekujmy tego, że zapłacimy mniej za F-35, jeżeli już w maju zeszłego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział, że kupujemy F-35. To tak jakbyśmy... I to był błąd? To był dla mnie duży błąd, bo jeżeli dzisiaj ja tutaj powiem, że jadę kupić Mercedesa konkretnej klasy, najlepszego, i go kupuję i będę to mówił, a za 2 miesiące dopiero pójdę do dealera i będę z nim negocjował cenę, to niech pan naprawdę zapyta mnie, jaką on cenę, czy da mi mniejszą cenę? No nie da. No dobrze, Lockheed ale Martin pytanie, to jest jak firma się rozmawia giełdowa z Amerykanami, panie generale? Bardzo ciężko. To jest, ta cena jest efektem czysto biznesowych negocjacji, czy jednak kalkulacji politycznych po obu stronach? Na pewno jest to kalkulacja polityczna, duży zaszczyt dla Polski, że jesteśmy w tym programie, ale śmiem twierdzić, że ta cena mogłaby być mniejsza. Oczywiście nie brałem udziału w tych rozmowach, ale jeszcze raz amerykański powiem. Ambasador mówiła dziś przy okazji podpisywania tej umowy, tak, o polsko-amerykańskich stosunkach. To nie jest relacja oparta o transakcje, to jest przyjaźń. Tak, jeśli nie dowierzam, a jestem czasem być może naiwnym dziennikarzem, to dobrze, że nie dowierzam? Ja czasami jestem naiwnym ekspertem, ale pamiętajmy, że Lockheed Martin to jest największa firma amerykańska zbrojeniowa. W zeszłym roku rekordowo osiągnęła pulę zamówień na 60 miliardów dolarów, a w tym roku również mówią, że będzie kolejny rekord. Więc to jest spółka giełdowa, to nie jest tak, że oni sobie obniżają cenę, ponieważ prosi ich pani ambasador Mosbacher czy prezydent Trump. Oczywiście mają pewne... A kogo trzeba było przekonać w Waszyngtonie, żebyśmy mogli kupić F-35? Rzekłbym, że była to również okazja biznesowa, z tego też powodu, że Turcja została przynajmniej na jakiś czas albo całkowicie wyrugowana z tego programu, więc również było to w interesie tego koncernu, żeby te samoloty, które miały być wyprodukowane dla Turcji, a było ich bodajże ponad 100, czyli bardzo dużo,
trzeba było je również sprzedać. No jest tak, ale prezydent Duda mówi, to decyzja, którą podjęły władze amerykańskie. Nie mówi o decyzji biznesowej, tylko politycznej. Czyli jednak musimy przekonać polityków przede wszystkim, żeby to się mogło odbyć. To wspaniale. Mówimy o przyjaźni, mówimy o innych rzeczach. Kupili ten samolot Belgowie, kupili Turcy, kupili Duńczycy. Dlaczego mielibyśmy my go nie kupić? Więc nie mówmy, że to jest aż tak wielkie przekonywanie kogokolwiek. Jesteśmy w NATO, jesteśmy partnerem Stanów Zjednoczonych, walczyliśmy wspólnie na wojnach. Nie powiem, że należy nam się to jak psu Buda, ale naprawdę, jeżeli chcieliśmy kupić, powinno to było być bez jakiegoś większego zaangażowania polskich władz, więc naprawdę kupiło ten samolot wiele krajów. I również i Polska. Nie, więc F-16 też kupowali politycy przede wszystkim, panie generale. Pamięta pan ten moment? No politycy lubią kupować. Premier Leszek Miller przy tej okazji w Dęblinie także i też w piątek, bo to był także piątek, mówił tak. Ten dzień jest ważnym wydarzeniem. Otwiera nowy rozdział w polsko-amerykańskich stosunkach ekonomicznych, militarnych i politycznych. Absolutnie polityczne wydarzenie to było. Wspaniale. Również wtedy, z tym, że powiedziałbym, że wtedy przy F-16 była konkurencja, były to rozmowy na powiedzmy wielomiesięczne, czy też nawet wieloletnie. W tym przypadku my o tym również mówimy. Ten zakup i ogłoszenie, że kupujemy F-35 był dosyć niespójny z różnych powodów, również takich, tak jak mówiłem na początku, że nasze priorytety kilka lat temu i również tego rządu były inne. To były systemy rakietowy Patriot, czyli obrona powietrzna i przeciwrakietowa. To jest absolutnie priorytet. Trzeba było to skończyć i później zaczynać kolejny rozdział. I jeszcze jedno słowo na temat F-16. F-16, pamiętajmy, były jednak finansowane spoza MON-u. Tu również, czyli była specjalna ustawa dotycząca finansowania. Tu również mówił prezydent, że będzie osobne finansowanie. I nie mówmy, że to jest, oczywiście to jest 4,6 miliarda dolarów, ale dwa lata temu kupowaliśmy systemy Patriot, było też około 4,5 miliarda dolarów, to było wtedy 16 miliardów złotych. Dzisiaj to już jest 18,5, więc nie mówmy, że to jest jak frankowicze wiedzą, co oznacza inflacja, co oznacza zmiana kursu dolara. Więc... Okej, ale kto decyduje o tym, że kupujemy taki, a nie inny sprzęt wojskowy? Czy to jest przede wszystkim decyzja wojskowych dowódców i ekspertów, którzy wiedzą, czego potrzebuje polskie wojsko? Czy raczej decyzja czysto polityczna? W dużej mierze dla mnie w ostatnich latach jest to decyzja polityczna. A wcześniej tak nie było? Wcześniej pewnie też było, ale w znacznie mniejszej skali. Pamiętajmy, że wojsko chciało, tak jak mówię, 8 baterii Patriot. Ten system polityczny kupił 2. Wojsko chciało 3 dywizjony rakietowych, artylerii HIMARS. Ta opcja polityczna kupiła 1. Okej, ale czy na rynku jest samolot wielozadaniowy 5. generacji, który można postawić obok F-35 i porównywać te maszyny i dokonywać wyboru pomiędzy nimi? Nie ma. Natomiast... Czyli wyboru nie było? Wybór był. Była dyskusja również na ten temat, żeby dokupić większą liczbę samolotów F-16, które też uważamy za nowoczesne, prawda? Więc to jest zawsze decyzja i polityczna. Pamiętajmy również, że nie wszystkie kraje europejskie kupują te samoloty, myślą o produkcji innych samolotów, więc mówię pewne, daleki jestem od hamletyzowania, ale pewna dyskusja mogła się potoczyć inaczej. A czy to, że kupiliśmy F-35 zmienia znacząco naszą sytuację w NATO? Nie sądzę. Tak jak mówiłem, oczywiście jest to wyraz zaufania Stanów Zjednoczonych, natomiast ani tych samolotów na razie nie mamy. Ale będą. Ale mówiliśmy o tym, że ten cały system kupowania tego samolotu jest dosyć na tyle nieprzejrzysty, że to wojsko właśnie powinno wykonać pewną dokumentację, fazę analityczno-koncepcyjną, studium wykonalności. Te decyzje muszą być na papierze albo powinny być na papierze. A powiedziałbym w ten sposób, i wiemy, że na Komisji Obrony Narodowej Sejmowej nie było dyskusji na ten temat, a obecny rząd kupuje coś, co będzie
polska klasa polityczna płaciła przez wiele, wiele lat. Trochę się uśmiecham, bo zajrzałem do archiwum sejmowego, do momentu, w którym kupowaliśmy samoloty F-16 i wie pan, co znalazłem? Jedną z interpelacji, która używała bardzo podobnych argumentów. Wtedy też padały podobne pytania. Fragment na przykład. Ministerstwo Obrony Narodowej utajniło nawet przetargową punktację. Nie wiadomo, który producent samolotów dostał ile punktów i za co. Nie wiadomo też, w jakim języku zostanie spisany kontrakt i w razie wynikłych sporów, przed jakimi sądami będą rozpatrywane, amerykańskimi czy polskimi. Ale mówi pan o punktacji, mówi pan o utajnieniu, więc tu był konkret. I mówimy o punktacji między kilkoma, powiedzmy, producentami i kilkoma samolotami. Więc ja chciałbym kiedyś zobaczyć, kto i jak ewentualnie, czy się podpisywał, czy były wszystkie dokumenty zgodne z tym. Autor tej interpelacji pyta na przykład jeszcze, czy wszystkie nowinki techniczne znajdą się w polskiej wersji F-16, czy też dostaniemy tylko samolot dla ubogich. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest tajna, nikt więc nie może sprawdzić, czy Amerykanie dostarczą samolot, który spełnia jej wymagania. Wszystko, nie wszystko oczywiście musi być tajne. Ja rozumiem, że gdzieś są te, powiedzmy, różne sejmowe komisje, na których można dyskutować również w sposób niejawny, więc tylko tyle. Ale jeszcze raz powiem, oczywiście cieszę się z zakupu, cieszę się z radości pilotów, ale jeszcze raz powiem, samolotami nikt nigdy jeszcze wojny nie wygrał. Generał Jarosław Stróżyk, bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję i spotkanie. Bardzo. Marcin Zaborski, do zobaczenia.